Centrum Sportu, magazyn siatkarski. Witamy serdecznie. Podsumowujemy sezon 2016-2017, a dzisiaj naszym gościem jest Wojciech Drzyzga. Dzień dobry Państwu, witam Bogdan. Ale zanim Wojtku zaczniemy, to mam dla naszych słuchaczy dwa podwójne zaproszenia do Multikina na półfinały Ligi Mistrzów. Dzisiaj na 20:30 na mecz Juventus-Monaco i jutro na 20:30 Atletico Madryt-Real Madryt. Dzwońcie na telefon 17 865 12 84. Podwójne zaproszenia na dwa półfinały Ligi Mistrzów. Wojtku, minęło już trochę czasu od zakończenia naszej ligi. Emocje opadły. Mieliśmy czas pewne sprawy przemyśleć. I powiedz mi, kto ma uderzyć pięścią w stół, aby ktoś przestał w końcu majstrować przy ustalaniu reguł wyłaniania mistrzów Polski. Aby skończyły się jakieś złote sety, znowu mamy w perspektywie jakieś serpentyny. Czy my nie możemy raz ustalić reguł gry, które będą satysfakcjonowały wszystkich? Nie wiem, ogłośmy jakiś konkurs, kto wymyśli zasady gry. Wszyscy jeszcze grają w siatkówkę. No teraz Włosi skończyli, Francuzi skończyli, Niemcy skończyli, a my już 2 tygodnie nie gramy. No kto ma, Wojtek, uderzyć pięścią w stół? No najśmieszniejsze w tej sytuacji, że my sami musimy uderzyć pięścią w stół. Mówię tu o środowisku, o właściwie o władzach PLS-u, no czyli 16 prezesów i przedstawiciele spółki, no, firmy PLS. Sami decydujemy o sobie, nikt nam tego nie narzuca, ani ministerstwo, ani inne władze zewnętrzne, ani Polski Związek Piłki Siatkowej. Oczywiście musimy się mieścić w ramach kalendarza, który jest dość wymagający i to jest zrozumiałe i co rok będzie zawsze jakąś tam trudnością i tego nie ominiemy. Dostosowywać się do tego kalendarza międzynarodowego, co jest jasne. Natomiast zgadzam się z Tobą i myślę, że słuchacze, kibice siatkówki też chcieliby mieć jasny taki system, który obowiązuje chociaż kilka lat, bo a wiadomo, no korekty jakieś wprowadzać można, zwłaszcza w roku olimpijskim, który jest wymagający i przeważnie igrzyska są wcześniej się odbywają. No i najśmieszniejsze, tak jak powtórzę, jest to, że decydujemy sami o sobie i sami jesteśmy sobie winni, więc no, trzeba uderzyć we własny stół. Wojtek Czajka w naszym programie powiedział, że on tylko akceptuje to, co właśnie, jak ty mówisz, zadecydują włodarze plus ligi, czyli udziałowcy. To samo powtarza prezes Jacek Kasprzak. Bartosz Górski powiedział, że zanim zdążył podnieść rękę, aby zgłosić weto do tego systemu, to już był przegłosowany ten system. Musisz się ze mną zgodzić, że kibice takiego jazzu, jak był w tym roku, to już drugi raz nie przeżyją i najgorzej będzie, jak to oni uderzą tą pięścią w stół. No myślę, że głos kibiców został wybrzmiał wyraźnie, zresztą ekspertów i co śmieszniejsze, samych zawodników i prezesów potem w konsekwencji, w końcówce rozgrywek przesłyszeliśmy głos chociażby do trenera Anastaziego z Gdańska i pozostałych, którzy troszkę odpadli przedwcześnie z walki. Kibice też nie byli zadowoleni, więc ten system, który obowiązywał w tym roku, moim zdaniem przeszedł definitywnie do lamusa. Zobaczymy, co zostanie wymyślone, czy szeroki playoff, czy troszeczkę ten, mówię o szerokim 1-8, czy jakiś system 1-6. Rosjanie grają w dość ciekawym systemie, kiedyś Niemcy grali w tym systemie, że jedynka, dwójka czeka, czwórka, trójka, szóstka gra play-off, żeby dostać się do półfinałów. Ja myślę, Bogdan i proszę Państwa, że jest kilka systemów bardzo ciekawych. Oczywiście one są zawsze ograniczone jakimś systemem, znaczy kalendarzem. Troszkę trzeba patrzeć, ile to zajmuje tygodni i jak to rozgrywać. No ale na pewno do tego systemu tegorocznego nie wrócimy, bądźmy spokojni. Oby władze same o sobie decydując i działacze i trenerzy czy prezesi klubów, to wybrali najciekawszy i godzący jakby interesy wszystkich stron system.
Ja nie mam zaufania do tego, co powiedzieć na końcu, że prezesi wybiorą dobry. I Wojtek, tu jest kamyczek do twojego ogródka, bo kibic to jest osoba anonimowa, Bogdan Smola to jest osoba anonimowa, ale Wojciech Dżyzga, Tomek Wójtowicz, Ireneusz Mazur i wszyscy eksperci, przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem, z Polsatu, to są osoby, z którego zdaniem należy się liczyć. I jeżeli wy nie stworzycie, a czy się... jakiejś komórki, która zaopiniuje to, zanim znowu zostanie strzelony kolejny gol do własnej bramki, to wy musicie o tym mówić i ten zarząd, ci prezesi, oni muszą wiedzieć, że mają nad sobą bat, że nie może się powtórzyć sytuacja albo znowu jakiejś serpentyny, które zaproponował prezes Wojciech Czajka w programie, w którym ty również uczestniczysz, i nasi kibice oczywiście już od razu znaleźli, że ten system kompletnie się nie sprawdził w tym roku w turnieju o wejście do pierwszej ligi. Podobnie było kiedyś w Lidze Światowej w turnieju finałowym z udziałem 6 zespołów. A więc znowu już coś, co Wojtek proponuje, Wojtek Czajka, no już po prostu na początku budzi poważne zastrzeżenia i teraz to wy, panowie, musicie walczyć o to. No jest kwestia, Bogdan, jedna, która... oczywiście my jesteśmy ciałem na pewno opiniotwórczym, być może mamy jakiś na to wpływ, wyrażając swoją opinię, natomiast no mogę powiedzieć tak, no do diaska, no ale no to sami prezesi w dobrej wierze, podparci gdzieś opinią swoich trenerów, szkoleniowców, jakimś doświadczeniem, które już Plus Liga ma, nie są w stanie zaproponować, nie wiem, dwóch, trzech systemów i podjąć jakąś dyskusję. Jeśli taka się dyskusja by, taka debata, nazwijmy, nad systemem pojawiła, to myślę, że nasz głos też by padł. Zresztą wydaje mi się, że kibice słyszeli dość wyraźnie na antenach nasze mocne niezadowolenie i prawdziwą krytykę, taką uczciwą, głośną krytykę tego systemu, który no nie dał się obronić. Więc na razie no jakby nie kruszmy kopii, poczekajmy na to, jakie propozycje, a takie miały spłynąć od klubów do ligi. No i zobaczymy, myślę, że tym razem odbędzie się to troszkę w szerszej dyskusji i kibice, i my poznamy system. My dowiadujemy się o systemie, że tak powiem, tak samo jak kibice, gdy jest już de facto sprawa ustalona i przegłosowana, więc potem nie za bardzo możemy tylko oceniać, ale nie mamy wpływu na tworzenie tego systemu. Ten system konsultacji nie był naszym udziałem. Bartosz Górski dwa tygodnie temu bodajże był w naszym programie i on przedstawił, że on rozesłał pewne propozycje do pozostałych prezesów. I ja nie wiem, jak jest po dwóch tygodniach, ale wtedy powiedział, że oddźwięk był minimalny, bo na swoje propozycje odpowiedziało mu bodajże trzech czy czterech prezesów, reszta się nie odezwało. I teraz ja nie mówię, że... bo panowie się mają pod koniec maja podobno spotkać, tylko że no nie ma dyskusji właśnie na ten temat, że znowu zjadą się i co? I wtedy będą chcieli rozstrzygnąć na jednym posiedzeniu czy na dwóch wszystkie zasady. Zamiast teraz przed tym spotkaniem przyjechać z pewnym opracowanym już programem i zasadami zmian i dyskutować już na konkretnym materiale. To nie boisz się tego, że znowu ktoś coś przywiezie jakiegoś szalonego i zanim się zorientujemy, to będzie przegłosowane? Nawet niech ktoś przywiezie, a nawet ich dwóch przywiezie coś szalonego, ale może 14 przywiezie coś mądrego, więc jak usiądzie 16 ludzi i jeszcze 17 przedstawiciel związku, myślę, że jakaś grupa sędziowska, która tym też zarządza, ma na to wgląd, no to powinni wybrać. No musisz mnie tu zwolnić z tej odpowiedzialności. Nie, nie zwolnię cię, będę właśnie do was apelował. Jeśli będę miał wiedzę, jeśli będziemy mieli wiedzę, bo to nie tylko ja, ze wszystkimi kolegami, o wcześniejszych jakichś konsultacjach i ktoś nam przedstawi dwa, trzy systemy, można to zasymulować, jak to będzie wyglądało, nałożyć to na kalendarz, popatrzeć faktycznie, jak by to wyglądało czasowo, jak to, ile meczów jest rozgrywanych u zespołów lepszych, gorszych. Przecież taki system da się wszystko przeanalizować dzisiaj. To na pewno zabierzemy wyraźny głos i na pewno będziemy próbowali go ocenić. Natomiast co ci panowie wybiorą? No sami o sobie. No często jesteśmy... mówimy o tym, że w siatkówce międzynarodowej o nas, bez nas. No tutaj nie możemy mieć pretensji. Sami o sobie decydujemy,
mam nadzieję, że ta nauczka tegoroczna jest wystarczająco mocna i wyciągnięte zostaną naprawdę z tego rozsądne wnioski, podjęte dobre decyzje. Ja mam nadzieję, Wojtku, ale ja nie podzielam twojego optymizmu, bo ja myślę, że jeżeli w tym roku strzeliliśmy sobie w kolano, to ze sztywnym kolanem jeszcze można chodzić, ale jak my sobie teraz strzelimy w stopę, to kibice tego nie wytrzymają. Ale naciskajmy. Pytajmy się, jaki jest system, drążmy, no wy macie swojego przedstawiciela, załóżmy w jaki sposób tego regionu, jest prezes Górski z ASECO, są inni prezesi, no można do nich docierać, pytać, dopytywać, no to jest twoja rola znowu dziennikarska taka, żebyś tam drążył i dopytywał, na jakim oni są etapie i jak wygląda ten system konsultacji, czy to jest tylko, że tak powiem, pozory, a potem wybierane gdzieś szybko i czasami może niemądrze. Zobaczymy, no poczekajmy, dajmy im szansę. Ja jestem uparty, ja najbardziej wierzę w głos wybitnych reprezentantów Polski, bo za nimi pójdą kibice, ale faktycznie kończymy ten temat. Skończyliśmy jeden temat, no ale kończy się znowu pewna epoka. Częstochowa leci do drugiej ligi. Pamiętam, jak mówiłeś przed tymi barażami, że nie dajesz warcie, zawiercie kompletnie żadnych szans. I tutaj nie będziemy, Wojtku, rozstrzygali spraw organizacyjnych, bo też ktoś się zgodził na te zasady, na których był rozgrywany baraż. I teraz czy obowiązuje przepis, który mówi, że do baraży można się zgłaszać do 31 marca, czy poprzedni, który taki nakaz dawał do 31 grudnia, to nie zniweluje żadnej różnicy pomiędzy sportowymi osiągnięciami Częstochowy i Warty Zabiercie. Ty mówiąc, że Warta nie ma żadnych szans, nie wiem, czy wiedziałeś, że w Warcie jest Jan Such. Wiedziałem doskonale. Posłuchaj, to mój starszy kolega i miewamy oczywiście rzadziej już kontakty niż kiedyś, ale doskonale wiedziałem. Ja bardziej sugerowałem, że ten zespół i zresztą każdy inny z pierwszej ligi, pamiętasz, wtedy mówiliśmy o tym, czy liga jest de facto otwarta, czy zamknięta. Tak. Na czym polega to otwarcie, zamknięcie? Mimo, że tamta wcześniejsza liga była teoretycznie zamknięta, twierdziłem, że do niej było łatwiej awansować, ponieważ zespoły 1-4 z zaplecza ligi, jeśli były w tej czwórce finałowej, składały aplikacje, jeśli wypełniły prawidłowo, znaczy spełniały warunki, miały ogromną szansę, właściwie nawet nie sportową drogą, po części sportową, ale niezbyt trudną, a potem organizacyjną awansować do ligi, tak jak GKS Katowice i tam chyba w historii się jeszcze ze dwa przypadki zdarzyły, że wcale nie pierwsze zespoły awansowały do tej ligi, bo spełniły warunki. Natomiast przy otwarciu ligi okazało się, że jest to bardzo ciężka sportowa droga i zwycięstwo w lidze niczego nie gwarantuje. Potem przechodzi baraż, który sportowo też wydawał się bardzo trudnym wyzwaniem. Nie spodziewałem się tak fatalnej gry Częstochowy, to prawda, ale tu mniej patrzyłem na sport, ale potem jest jeszcze cały bagaż tych dodatków, czyli hala, finanse, kontrakty i tak dalej. I to wydawało mi się zaporą dla niektórych zespołów, nazwijmy ją tą pierwszą B, czasami nie do przejścia, gdzie zespoły upadały. No zresztą wcześniej prowadzony przez Janka Sucha zespół Suwał, prawda? Który wygrał ligę. Z Wyszkowa. Kamper Wyszków. Przepraszam, tak. I od razu było wiadomo, że właściwie sportowy sukces ich nie przełoży się na bezpośredni awans, ponieważ oni nie są w stanie wypełnić tych norm, które ustaliła liga zawodowa. I to tyle. A sportowo ogromne rozczarowanie, a że też Częstochowa, no na pewno klub z ogromną historią, tu żadnemu kibicowi nie trzeba jakby tego uzmysławiać. Natomiast no sportowo w tym roku pogrążył się bardzo. Przykre jest to, że to się stać właściwie musiało. Rozszerzenie ligi spowodowało, że jeszcze rok w tej lidze byli, a jakby było udowodniliśmy sami sobie, że zespoły 15 i 16 w tej lidze nie prezentują odpowiedniego poziomu. Resowia też się kiedyś potknęła, prawie upadła, ale summa summarum, takie ciągnięcie dziadostwa na dłużej się nie kalkuluje. Bo faktycznie, no przecież opinie, jak sobie Częstochowa zszargała przez to kilka ostatnich sezonów, przecież oni chyba bodajże 4 lata zajmują ostatnie miejsce w tej grupie i takie ucięcie i
wybudowanie nowych fundamentów, powstanie, może do pewnych ludzi coś dotrze. Mówię, no tutaj najlepszym przykładem jest Resowia, która no już powstała jak Feniks z popiołów, chociaż tam byli ludzie, którzy cały czas rękę trzymali i nie pozwolili na całkowity upadek. I może tak samo będzie w Częstochowie, że ten krok w tył będzie pierwszym etapem do jakiegoś ruszenia z marazmu. No być może takie czasami ostre otrzeźwienie, takie uderzenie mocne głową w ścianę, no uzmysłowi, że właśnie, no zgadzam się, to jest dobre określenie, no nie ma co ciągnąć fałszywego jakby profesjonalizmu, czy ciągłymi obietnicami mamić zawodników, mamić kibiców, no i po części nie dając nawet takiej możliwości rozwoju klubowi. Może dwa kroki, jak to mówimy, do tyłu czasami pozwolą z innej perspektywy. No kiedyś było to takie powiedzenie, jesteśmy w plus lidze, do plus ligi łatwiej ściągnąć sponsorów, łatwiej utrzymać jakiś poziom. No okazuje się, że nie jest to takie jeden do jednego i że to nie wszystko od razu jest zagwarantowane. Coś dziwnego się stało jednak faktycznie w Częstochowie. Myślę, że to jest dyskusja dla tamtego środowiska na bardzo duży, no duży taki trudny czas dla nich. No muszą sami się uderzyć na pewno mocno w piersi. Sam spadek sportowy, gdzieś tam Bogdan, wiadomo, jest wpisany w życie klubów i sportowców. To jeszcze nie powinno być do końca tragedią. Natomiast to była taka trwająca degengrolada, no kilka sezonów, tak jak wspomniałeś, i takie szarpanie się. Na pewno Częstochowa wyszła, ratowali się od strony finansowej tym, że sprowadzili budżet do poziomu, który pozwolił im spłacić długi, te wszystkie swoje zadłużenia, mam nadzieję, i generalnie no, próbowali za dość niski budżet stworzyć zespół, który sportowo podoła. Nie podołał. No więc są dwa pytania. Jak stworzyć budżet, który pozwoli zbudować zespół dużo lepszy? Samą młodzieżą, jak widać, grać się nie da. Nie odkrywamy Ameryki. Odpowiednie finanse i perspektywa dla zespołu się otwiera całkiem inna. Jeśli to będzie tylko z dnia na dzień, albo obiecanki, cacanki tak zwane, no na tym się niczego trwałego zbudować nie da. Nawet tak wielki i tak historycznie umocowany klub. Mnie jeszcze się wydaje, że z tego przypadku Częstochowy to płynie jednak nauka dla wszystkich. Siatkówka po raz kolejny uczy pokory. Nikt nikomu nie da nic na zawsze. I to, co powiedział Marek Magiera, komentując czwarte spotkanie barażowe, jeżeli się buduje zespoły z zawodników w ostatniej chwili, niechcianych gdziekolwiek, ale tutaj już pomijam kwestię skąd się, tylko kompletnie niezwiązanych z klubem, kompletnie niezwiązanych z regionem, to ma się trybuny takie, jakie się ma. Tu już wyniki, to wynik sportowy, to widzieliśmy wszyscy na oczy. Ale ta pusta hala w Częstochowie, to nie powinna się tylko działaczom śnić w Częstochowie, ale wszystkim. Jaka jest możliwość, że naprawdę doceniajmy to, co jest w tej chwili, że mamy te hale wypełnione, chociaż ten sezon już nie był tak cudowny jak poprzednie, ale wszyscy miejmy przed oczami to, co się wydarzyło w Częstochowie, bo nigdy nie wiadomo, co komu kiedy. No święte słowa, mogę tylko się podpisać, zgadzam się w 100%. Bardzo, bardzo musimy uważać. My żyjemy troszeczkę w innym świecie, jeśli chodzi o siatkówkę. My uważamy, znaczy perspektywa polska jest kapitalna, natomiast ta pokora, o której wspomniałeś, jest bardzo ważna, bo łatwo wrócić kilkanaście lat wcześniej pamięcią, gdzie nie było tak miło, gdzie nie było tak pięknych hal. Dzisiaj kibic jest też wymagający, oczekuje widowiska, oczekuje dobrej oprawy, oczekuje dobrego sportowego poziomu, rywalizacji. Ja wpisuję w to spadki, awanse, słabszy poziom. Tutaj troszeczkę zawsze możemy się odnosić do tych potężnych lig, niech to będzie NBA, gdzie jest fajne, bo zespoły raz są mistrzami, tam są różne reguły draftowe, finansowe, nawet wyrównujące troszkę jakby szanse dla zespołów. U nas też były takie pomysły, bo chodzi nam o mocną, dobrą ligę, żeby ten 10 zawalczył z pierwszym, żeby widowiska były 5-setowe, żeby nie było częstej wymiany być może aż takiej między zawodnikami. No wiesz, dzisiaj
identyfikacji takiej klubowej, kilkuletniej czy kilkunastoletniej, to już chyba może wsadzić między miłe wspomnienia, ale chyba rzecz nie do odbudowania. Na samych wychowankach dobrze zdaję sobie sprawę, że i kibice chyba też, że nie da się zbudować zespołu. To się nikomu nigdy nie udało. Nie da się budować zespołów tylko z młodych. Nie da się zbudować zespołu z łapanki, tak jak wspomniałeś. No to jest dzisiaj już profesjonalny proces, który trwa. Natomiast tak jak mówię, no zaskoczony jestem postawą kibiców Częstochowy, no bo często takie napisy z wami na dobre i na złe i tak i inaczej. No nie sprawdziło się. Tu kibice się mocno odwrócili od tego zespołu. Nie wiem, czy od siatkarzy, może od działaczy, może od tego, co tam się działo. Nie wnikam, ale faktycznie ta nie najgorsza, piękna nowa hala w Częstochowie raziła tą swoimi ciszą i pustką na hali, aż nieprawdopodobne, że to się stało, więc no to jest ogromna lekcja i pokory i nauczka dla nowych prawdopodobnie działaczy w Częstochowie. A na spokojnie teraz już miałeś czas po zakończeniu ligi przemyśleć pewne sprawy, zanalizować pewne rzeczy, które bierzemy podczas transmisji na emocjach teraz bardzo często, przynajmniej ja na pewno, patrzę na to z dystansem i inaczej. I jak oceniasz teraz ten sezon, mówimy całościowo, czy te 16 zespołów to okazała się całkowita klapa, czy jednak ktoś dostał szansę, czy nie wracajmy już absolutnie, tak jak wspomniałeś, również do tego systemu. I tak ogólnie bym chciał twoje opinie o tej lidze. Posłuchaj, o tym sezonie. Tak, 16-zespołowa liga absolutnie. Nie ma racji bytu. To jest za potężna liga. Nie mamy takich środków i możliwości. Widać, że to był już na siłę rozbudowany zestaw zespołów. Myślę, że między 12 a 14 możemy dyskutować. Na pewno ten system spadków, dwa zespoły, no jestem za tym, trochę zmieniam zdanie, że faktycznie niech nie będą zespoły uśpione, że tak powiem, i bezpieczne w tym układzie, no bo to powoduje duże problemy, prawda? Jednak ten spokój pozorny, że nie spadasz z ligi, spowodował być może uśpienie u chociażby tych przywołanych działaczy Częstochowy. To bezpieczeństwo było względne. Zobaczymy, jak to się ułoży w kolejnych latach. Wydaje mi się, że zmniejszenie ligi jest absolutnie wymogiem czasu. Rozszerzenie, nie mamy tylu zawodników. Widać, że finanse. Siatkówka doszła do moim zdaniem do pewnego sufitu, jeśli chodzi o poziom finansowania. Obudowanie, marketing, oprawa siatkówki jest doprowadzona do poziomu bardzo wysokiego. Niewiele już zostało przestrzeni, którą mogą kluby zaoferować kibicom. Są fajne hale, jest nie najgorszy marketing, jest dużo ciekawych gadżetów, nieźle pracują strony internetowe, klubowe sklepiki tak zwane internetowe, czy na halach, usługa ta taka gastronomiczna, jakieś tam występy na halach, to chyba wszystko jest nie najgorsze i na pewno się rozwija. Każdy pomysł nowy będzie fajny, ale tu już jest niewielka przestrzeń. Jak ściągnąć sponsorów? No, ja mam jedną taką ciągle uwagę, która się nie zmienia, ale jest niezależna od nas. Nie ma w siatkówce obrotu finansowego, nie ma zarobków. Generalnie wszystkie kluby do siatkówki i wszyscy sponsorzy z mojej perspektywy dokładają. Natomiast oczywiście oni sobie to wliczają w koszty reklamy i a czasami być może zwykłego sponsorskiego snobizmu. I co najbardziej niebezpieczne, no to są pieniądze spółek Skarbu Państwa, tak zwane uznaniowe. Tak. Ja bardzo szanuję te pieniądze, bez nich siatkówka praktycznie nie istnieje, ale też sobie łatwo mogę wyobrazić, że przy jakimś stąpnięciu politycznym, przy jakiejś decyzji niekorzystnej, mogą powstać sytuacje takie, jak się stało z Atomem, co się stało teraz z Impelem, choć tam pieniądze były już prywatne. Chodzą pogłoski, że to samo w Chemiku, Police? No więc właśnie, te pieniądze są bardzo dobre, bo one są pewne, one są duże, ale ja je traktuję jako środki bardzo uznaniowe. Prezesi w tych spółkach się zmieniają, klimaty polityczne się zmieniają. Ktoś jutro może pokochać bardziej Żużel. Gusta prezesów również są różne. Oczywiście, dlatego w
siatkówka musi cały czas zbudować takie jeszcze mocniejsze podstawy swoje finansowe. No marzyliby się więksi sponsorzy, że tak powiem, może z tego segmentu prywatnego, którzy by mocno podparli, bo no dzisiaj myślę, że każdy kibic łatwo na palcach jednej ręki policzmy. PGE, Jastrzębski Węgiel, ZAK, trzy spółki wylatują albo cofają środki nawet o 50% i siatkówka wraca do świetlic. Nie ma żadnego wsparcia finansowego, nie uratuje jej ani telewizja, ani nie uratują mniejsi sponsorzy regionalni. Bardzo fajnie działają na pewno ośrodki samorządowe, miejskie. Miasta bardzo się identyfikują ze swoimi zespołami. To jest taka wartość naprawdę dodana. To, co zrobił Radom, to, co robi Bielsko. Mówię tu o miastach, o samorządach, które bardzo pomagają i trzymają, jakby ratują te zespoły, które nie mają tych środków wystarczających. To są wszystko fajne sygnały. SOS-y bardzo fajnie zadziałały. Na pewno będzie skasowanie tej Młodej Plus Ligi, ona jest bezsensowna, ona nie wsparła wcale młodzieży, ona właściwie lekko podparła młodzieżowe kluby, nie dała wcale szansy rozwoju zawodnikom 21-letnim, którzy nieraz musieli się mierzyć z 16-latkami po przeciwnej stronie. To jest całkiem inny temat. Ale siatkówka, tak jak mówię, walczy z pewnym szklanym sufitem, który nad nim wisi. Finansowo możemy łatwo przejść do tematu transferów, które się dzisiaj odbywają. Od naszej ligi wyjadą znowu resztki gwiazd, a nie zakupimy na ich miejsce nikogo porównywalnego albo tak utytułowanego, ponieważ nie ma już tych środków i nie za bardzo widzę miejsce uzysku tych środków, ponieważ ci wielcy sponsorzy, zdaje się, już więcej dać nie mogą. A jeśli to jeszcze przejdzie w sporty narodowe, a słyszy się, że te spółki chcą przeznaczyć pewien system pod ministerstwo, jakby złożyć się, haracz międzynarodowy, znaczy krajowy, na sport ogólnie mówiąc narodowy, a dyscypliny będą aplikować o te pieniądze w ministerstwie, to wcale nie mam gwarancji, że siatkówka będzie tam pierwsza w kolejce i wcale nie wiadomo, co się stanie z tymi dobrymi dzisiaj możnymi zespołami, które mają to wsparcie ze strony tych spółek. No i to jest bardzo groźne, to jest bardzo niebezpieczne, bo to się może przydarzyć po prostu. I to, Wojtku, są naprawdę słowa, nad którymi powinni się zastanawiać, bo ty to mówisz w tak oczywisty sposób, że ja się dziwię, dlaczego takim głosem nie mówi prezes Jacek Kasprzyk, szef Polskiego Związku Piłki Siatkowej, bo mnie się wydaje, że teraz Polski Związek Piłki Siatkowej to podnieca się kolejnymi imprezami, które my dostajemy ze względu na doskonałą organizację i na to, że mamy tak fantastycznych kibiców, i nad cudowną organizacją tego typu imprez skupił się Polski Związek Piłki Siatkowej, ale tam nikt nie mówi o tych rzeczach, które ty przedstawiłeś w tej chwili. Ja nie wierzę, że o takich rzeczach mówi się w kuluarach i one nie docierają do kibiców, bo pieniądze lubią ciszę, a nie fora publiczne. No przecież to powinna być dyskusja, bo tak jak mówisz, w tej chwili my jesteśmy naprawdę na bardzo poważnym zakręcie. I teraz, czy my wyjdziemy na prostą, czy my będziemy jeździć w kółko, no to zależy od działaczy i między innymi w głównej mierze od PZPS-u, bo to on odpowiada za siatkówkę. PLS to jest liga zawodowa, dziękuję, oni się skupiają właśnie na tym marketingu, o którym mówiłeś, ale wszystko inne to jest Polski Związek Piłki Siatkowej, a tam cisza i nic. No Polski Związek Piłki Siatkowej, jak wiemy, do niedawna był bardzo mocno, chociażby nawet personalnie i do dzisiaj właściwie jest, przecież powiązane dwie instytucje są ze sobą. Przecież to był prawie ten sam prezes, wiceprezes, to wszystko było jedno właściwie ciało i to nie funkcjonowało najgorzej. Natomiast spójrzmy tu globalnie. Też, tak jak mówię, my jesteśmy na ten moment organizacyjnie mistrzami świata. Mamy Eldorado, ponieważ kibice kochają siatkówkę. Nie najgorsze wyniki sportowe też rozbudziły nadzieję na jeszcze większy rozwój. Ale pamiętajmy, że Bogdan, proszę Państwa, na świecie siatkówka naprawdę nie jest grą wybitnie jakąś popularną i nie jest grą, która przyciąga ogromnych sponsorów. No proszę spojrzeć, co się dzieje z cefowskimi rozgrywkami. Przecież Liga Mistrzów no to jest, jak to mówią Francuzi, genois, czyli żenujące. Żenujący poziom finansowania, warunki przystąpienia do rozgrywek katorżnicze,
rekompensata żadna, właściwie haracze pobierane od klubów, nic w zamian. Ja myślę, że cała siatkówka europejska stoi przed ogromnym wyzwaniem stworzenia nowego produktu, na którym da się zarabiać, na którym da się tworzyć nowy, jakby nowe otwarcie. Siatkówka światowa jeszcze się broni po części tą ligą komercyjną światową, która na pewno była pięknym pomysłem, ale ona też musi przechodzić różne reorganizacje, różne zmiany. To się nie da tylko fałszywymi, że tak powiem, punktami rankingowymi zachęcanie. No teraz jest stworzona w jakiś sposób rywalizacja sportowa i ten problem finansowania, jak ma być siatkówka finansowana i skąd, no mówię, w moim przekonaniu nie możemy się równać w żadnym stopniu do piłki nożnej w sposób organizacyjny, no bo kluby siatkarskie generalnie z założenia są deficytowe. One nie zarabiają. Byle piłkarz, nie obrażam tu żadnego gracza w piłkę nożną, który kopnie prawidłowo piłkę prosto do bramki, grając w barwach Legii choćby pół roku czy Wisły Kraków, za chwilę jest warty pół miliona czy milion euro i jest sprzedawany do Niemiec. Tam jest rynek. Potem ci Niemcy, kopnie dwa razy u nich dobrze, sprzedadzą go jeszcze bardziej, lepiej do Anglii lub jeszcze lepszego klubu. Tam działa rynek, tam działają pieniądze, które też działają na wyobraźnię. Oczywiście przyciągając o wiele możniejszych sponsorów. Telewizje płacą za to wszystko zdecydowanie więcej. Siatkówka w moim pojęciu dotknęła, tak jak mówię, szklanego sufitu w Polsce, ale dotknęła już dawno we Włoszech. Rosjanie, których nie możemy brać za jakiś tam przykład, bo u nich też jest decyzja nagle, że Gazprom kupuje Sankt Petersburg i będzie sobie tworzył zespół. No łatwo sobie mogę wyobrazić powtórkę z rozrywki, co zrobił u nas Atom Trep Sopot. Tak, poszły dokładnie. Niesamowite pieniądze, które zostały przejedzone i zdobyte 2-3 medaliki zostały w kraju. I to tyle. I wspomnienie, czar, prysk, pieniądze zostały wycofane i tego zespołu już ani na terenie wybrzeża nie będzie. Teraz będą robione łączenia ratunkowe i takie inne historie. No więc tu rozmawiamy o bardzo poważnym problemie. Myślę, że tu mądre głowy muszą usiąść, porozmawiać. Ale siatkówka z tym problemem się boryka od wielu lat i z tym sobie nie radzi CEF, nie radzi sobie z wielkimi trudnościami, radzi sobie FIVB, a co najgorsze, ja nie widzę możliwości zarabiania jakby na transferach zawodników i uruchomienia takiego koła zamachowego. Bo ja już lepszego opakowania ze strony firmy, w której dzisiaj pracuję, ja już sobie nie wyobrażam. My mamy ponad 300-400 meczów w roku, a właściwie na antenach Polsatu leci 750 meczów siatkówki różnego kalibru. No ta stacja już jest właściwie, że tak powiem, zamoczona siatkówką. No. Tak. Tam zostały rezerwy, tak jak mówię, zostały rezerwy na pewno organizacyjne, ale one też już nie są wielkie. Jak przyciągnąć możnych stałych sponsorów? No dam jeden przykład. Zobacz, rozgrywki finału Ligi Mistrzów. To jest niepodobne. W żadnej dyscyplinie nie gra organizator w finale z założenia. Takiego typu rozgrywki są sprzedawane na pniu na kilka lat do jakiegoś miasta. Nie wiem, może nasze duże ośrodki, nasze wielkie hale, nie wiem, Kraków wykupuje na 3 lata Ligę Mistrzów. Tak jak wykupili klubowe Mistrzostwa Świata. Tak jak wykupili Mistrzostwa Świata, tak jak grają, tutaj możemy pójść wzorem piłki ręcznej, gdzie tam Niemcy wyznaczają oczywiście trendy, ale organizacyjnie są perfekcyjni. Kolonia wykupiła na 3 lata ich finały, w tym roku nie grał żaden niemiecki zespół, było komplet na trybunach, jest telewizja, są sponsorzy. Nie wiem, takie rozgrywki może zorganizować ktokolwiek, kto ma piękną halę, kto ma na to pomysł, dostać 3-letnią licencję na organizację i może tam się pojawią środki. No ale proszę mi wybaczyć, ja nie jestem ani marketingowcem, ani nie zajmuję się ani z wykształcenia, ani z własnej woli. To są wszystko rzeczy, o których dużo słucham, staram się to zrozumieć, no ale też na pewno kibice i ludzie związani bardziej z biznesem, no mogliby powiedzieć, gdzie leży problem. Problem leży też w podatkach, no to się mówi o tym od lat. Nasi sponsorzy nie mają odpisów podatkowych z tego tytułu, albo na pewno nie takie, jak mają je ludzie, nazwijmy to, na tym przysłowiowym zachodzie. Więc to jest wszystko ze sobą gdzieś powiązane.
i boję się, że siatkówka doszła do pewnego takiego, no mówię, ściany, którą przepchnąć o następny mecz będzie bardzo trudno. To naprawdę są słowa, które ja mówię, no mówisz, nie jestem marketingowcem, nigdy w tym nie działałem, ale Wojtku, to są rzeczy, które wszyscy widzą i one się wydają tak naturalne, ale że ja nie wierzę, że one nie są do przeprowadzenia, tylko tutaj to naprawdę Polski Związek Piłki Siatkowej musi walczyć o swoje, bo jeżeli dojdzie do tego, co wspomniałeś, to tutaj nie będzie żadnej litości, tu nie będzie miłości. My tutaj będzie biznes czysty i co wydajecie, za to macie tyle i dziękuję. I to, że nasza organizacja... No dobrze, Bogdan, poczekajmy, tak. Ja chciałbym usłyszeć jeden audyt, albo nie tyle audyt, bo audyt to jest jakaś już kontrola, ale taką informację finansową w związku. Polski Związek Piłki Nożnej, bardzo często pan Boniek, który uważam, że jest bardzo sprawnym, mądrym prezesem, ożywił ten związek. Oni się chwalą swoimi dochodami, finansami. Tak. Ja po każdym sezonie Ligi Światowej słyszę, że my do Ligi Światowej dołożyliśmy. Słyszę, że do organizacji finałów tych rozgrywek dołożyliśmy. Nigdy nie ma zarobku. Jakbym chciał wreszcie usłyszeć, że Polski Związek Piłki Siatkowej, mając tyle imprez i nie mówić mi wtedy w kontrze, że bo zorganizowaliśmy jeszcze 3 turnieje młodzieżowe, albo wiecie, ile kosztuje to utrzymanie tylu zespołów. Pełna zgoda. Na część rzeczy kładzie ministerstwo pieniądze, tu mówimy o młodzieży, część rzeczy jest sponsorowanych z innych źródeł, no ale ten ogromną machiną są pierwsze kadry narodowe i te duże imprezy, może część niekomercyjnych czy takich nieudanych nie bierzmy, no my też nie możemy sobie wywieszać kamienia u szyi, że jesteśmy deską ratunkową dla całej Europy, żeby organizować niekomercyjne, niedochodowe imprezy. Jakoś to trzeba zbilansować. Ale bardzo chciałbym usłyszeć wreszcie, że my na Lidze Światowej jesteśmy w stanie zarobić 2-3 miliony złotych, że my na finałach klubowych mistrzostw świata zarobimy. Przecież ja jestem 100% pewien, że zakończenia karier Pawła Zagumnego, Ignaczaka, teraz Krzysia i kolejnych, to są bardzo dobre plany biznesowe i one są motywacją, żeby to organizować. I brawo. Tylko niech wreszcie ktoś powie, że na tym zarobił pieniądze i niech te pieniądze potem pokaże, jak wydaje, albo gdzie można te środki przesunąć w takie bardziej miękkie, że tak powiem, podbrzusze siatkówki, gdzie jest nie za dobrze. I to tyle, no. Zarabiajmy, uczmy się uczciwie, dobrze, nawet bardzo dobrze zarabiać na siatkówce. Nie wstydźmy się tego, bo mamy takie możliwości, takie piękne hale, a jeszcze coraz większe powstają, niedługo Gliwice się otworzą. No czego my jeszcze więcej potrzebujemy? A ja ci powiem, mamy. A ja ci powiem czego. Nie mają kibiców. A ja ci powiem, czego my potrzebujemy. Prezesie, przed Pełski wracaj. No okazało się, że łatwo było krytykować jak był, łatwo było dobijać jak został posądzony o pewne sprawy i my go już skazaliśmy, środowisko i ogólnie opinia, to mówimy, publiczna. Człowiek został zmaltretowany. A to zdaje się jedyny człowiek, którego widziałem gdzieś tam kątem oka, mignął mi na urywkach z Ligi Mistrzów, z finału z Rzymu. Jakoś widziałem tam kilku naszych działaczy. Właśnie naszym problemem poza finansami, o których rozmawiamy, jest to, że akurat we władzach międzynarodowych i we władzach, to zdaje się tylko Wojciech Czajka jest w jakiejś komisji, o której możemy poważnie rozmawiać. Pozostałych miejscach jest wszystko o nas, ale bez nas. Tak jest, także jeszcze tu raz. Tu mamy ogromny problem, że nie mamy własnego tam wyraźnego głosu. Co rok tą sytuację, że się mówi Rosjanie, Włosi i my zbuntujmy się. Pokażmy, że nie będzie nami rządził Luksemburczyk, Szwajcar albo... Tak, no są takie chwytliwe teksty, na które wystarczają na miesiąc, a potem to wszystko upada i nagle się okazuje, że jakoś nie ma tych koalicjantów. Ale proszę tylko przejrzeć składy komisji europejskich i światowych pod względem przynależności krajowej. Tam są całe tabuny Włochów, nie najgorzej usytuowanych tak. Serbów, Bułgarów, są kraje bałkańskie, doskonale sobie radzą. Tam o wiele wyżej stoją Czesi, Słowacy i tak dalej, co widzimy nieraz. Ilu my mamy sędziów międzynarodowych na docelowej imprezie? Jeden Piotruś Dudek był przy kobietach, przy mężczyznach nikogo.
kompromitacja. Leżymy od strony, że tak powiem, działaczy, którzy sami, nie wiem, czy wewnętrzna walka u nas w kraju niszczy ludzi na tyle, albo nie dopuszcza, albo sami nie umiemy się gdzieś łokciami i to już przez lata przepchnąć. I tego Mirka Przedpolskiego, to nie skazujmy jeszcze na niebyt. My się módlmy, żeby on został, żeby jego sprawa sądowa i zresztą Artura Popko została zamknięta i to korzystnie dla nich, i żeby oni obaj wracali z zakasanymi rękawami i z otwartymi głowami. Tak jest. Tak, ja to zawsze powtarzałem, mnie można wszystko zarzucić, ale ja nigdy nie straciłem wiary w prezesa Przedpolskiego. A pamiętam taki moment, kiedy było zebranie FIVB w Tokio przy okazji Ligi Światowej, nie Ligi Światowej, tam były rozgrywane World Grand Prix. Tak jest, tak. I ilu naszych weszło wtedy do komisji? Ja pamiętam, że nawet w komisji dziennikarskiej był Wanio. I tam było kilkanaście osób. Wszystko to odeszło. 11 czy 12 komisji. Tak jest. W każdej był Polak. Bardzo dobrze mieć ludzi w każdej komisji. Ale umówmy się, trzeba mieć w zarządzie, i to nie w zarządzie, no w prezydium. Czy my nie zasługujemy na jednego z trzech wiceprezesów Europejskiej Konfederacji? Czy my nie mamy siły i, że tak powiem, mocy, żebyśmy mieli w tych najważniejszych komisjach, które zarządzają systemem rozgrywek, czy marketingiem, czy tam, gdzie jest Wojtek Czajka, bo nie umiem wymienić nazwy tej komisji, która jest naprawdę poważna, no tam powinniśmy, w każdym tym miejscu powinien być Polak. Gdzie jest Rada Trenerów? Gdzie są nasi zawodnicy w jakiejś Radzie Zawodniczej? No jest tam ponoć Bartosz Kury. Czy to się w ogóle kiedyś zebrało? Tam jest ziba zrobiony z niego tylko, że tak powiem, plakat i twarz, ale czy coś się dzieje? No specjalnie nie. No. Kalendarze nigdy nie można ustalić. Bogdan, ja mam jedną prostą, to trochę tak pojadę Jaśkiem Suchem. Tu nie trzeba otwierać, wyważać otwartych drzwi. Niech zawodnicy założą Związek Zawodowy Siatkarzy i zrobią bojkot kalendarza. I ci panowie działacze 15 minut będą bardziej potulni i wsłuchają się w głos trenerów i zawodników, którzy no cierpią. Cierpią, bo skończyli ligi 5 minut temu, przypominałeś terminy, jak kończą ligi najlepsze na świecie, i za chwilę mamy ogromny problem, bo już są grane eliminacje do Mistrzostw Świata. No przecież to nawet, że tak powiem, człowiek koniowi jak ora pole da czas na odpoczynek i na pożywienie się, no. Ci chłopcy i te dziewczęta są eksploatowani ponad miarę. Kto ich broni? Kto ich chroni? Nikt. Mam nadzieję, że nasz program, pomimo tego, co inni mówią, jednak jest w Polsce słuchany. Powtórka w czwartek na YouTubie możecie i na stronie klubu kibica RS-owi, na stronie Asseco RS-owi słuchać naszych archiwalnych programów. Wojtku, musimy troszeczkę porozmawiać o personaliach w naszej lidze, ale nie będziemy tutaj, nie będę, bo naprawdę znowu nam braknie czasu. No chciałbym się, krótko, może krócej. Chciałbym się skupić. Wojtku, nie. Tak po to robimy ten program, żeby tutaj naprawdę był czas na wypowiedzenie się, a nie lecenie po łebkach 10 spraw, z których nie zostanie załatwiona żadna. Dobrze. Wojtku, wielkie pretensje były w poprzednim sezonie do trenera Kowala, że za mało szans dał Śliwce, że po prostu Śliwka został psychicznie nie chciałbym powiedzieć zmaltretowany, ale troszeczkę dostał w kość psychicznie, będąc w RS-owi. Poszedł do AZS-u Olsztyn, fantastycznie się odnalazł, ale i tu były wielkie gromy na RS-owie. A co teraz powiemy po tym sezonie o Bednożu, o Szalpuku, a co powiemy o Lemańskim i Masłowskim? Co powiemy o Fornalu i Ziobrowskim? No o każdym trzeba indywidualnie, bo to tak się nie da ich w paczki brać. Ja myślę tak, powiedzmy sobie jedno. Trenerzy zespołów plus ligi, zwłaszcza tych czołowych, nie mają, że tak powiem, w swoim kontrakcie napisane, oni mają napisane w swoim kontrakcie zdobyć medal. Andrzej Kowal powiedział, on nie ma czasu ogrywać młodych. Ale to jest najbardziej zrozumiałe. Młodzi mają
swoje szanse, muszą się przebijać mocno, walczyć, rozpychać się łokciami, pokazać ogromny talent. Czasami mieć szczęście, mieć trenera, który potrafi ich wprowadzać do zespołu tego dorosłego. I to są wszystko już takie uwarunkowania bardzo płynne, zmienne i one się nigdy nie powtarzają w sposób jakiś systematyczny. W każdym klubie jest to inaczej, każdy klub ma inne cele i inne pomysły. Mówiliśmy o tym. Dobrze trafiony transfer, dobrze wybrany klub jest pierwszą drogą dla tych młodych chłopców, żeby zaistnieć. To prawdopodobnie zadziałało. Wielu młodych chłopaków obudziło się, że nie warto maszerować do klubów, do mocarzy na ławkę rezerwowych do tak zwanego kwadratu. Wielu podjęło decyzję o zmianie klubów na tam, gdzie mają szansę do grania, ale zawsze muszą rywalizować sportowo. Żaden trener nie podejmie się i żaden kibic nie zrozumie tłumaczenia, albo niewielu kibiców wybaczy trenerowi, że on ogłosi, że w tym roku Asseco Resovia wprowadziła 4 młodych do gry, ale zajęła 7 miejsce. Bo kibic w tym momencie się odwraca, to znaczy, że trener nie dał rady połączyć. A kto mu kazał, wtedy usłyszę? No pewnie, że nikt mu nie kazał. On ma obowiązek walczyć o tytuły, o medale, o to, o najwyższe cele sportowe. I to jest jasne, że będzie grał najlepszymi zawodnikami. Jeśli młody jest dobry i bardzo dobry, będzie grał. Jeśli na razie jest za słaby, nieraz czasami się tak kończy. Ale jak to określić, Wojtek? Tak. Ale Wojtek, jak określić ten czas, że zawodnik już się nadaje do tego wielkiego? Czy po prostu to, co się wydarzyło tutaj, no ja mówię, z przysłowiowym śliwką, czy bednożem i szalpukiem, czy przed sezonem nie było szans, możliwości określenia, że ten sobie da radę, a ten sobie nie da? Czyli może ten sezon taki, właśnie jak Olek Śliwka przeszedł w Resovii, on mu teraz pomoże, no bo Masłowski wyeliminował Wojtaszka w sposób jak najbardziej sportowy. Lemański dał sobie radę, ale czy dał sobie Ziobrowski w kontakcie tam drugi młody w czarnych... Fornalem? Słucham? Nie, Fornal inna pozycja, ale tam... No inna, no oczywiście. No, ty mówisz z Bołądziem, tak? Tak, jest, z Bołądziem. No tutaj dwóch młodych. I jednak było pół na pół, ale jakoś. Właśnie, Fornal. No różnie możemy ocenić tą formę. Czyli teraz, no nie ma reguły, że ten sobie da radę, a ten sobie nie da. No dobrze, ale no to zróbmy hipotetycznie. Fornal pokazał się z bardzo dobrej strony, młody chłopak. Tak. Już możemy go okrzyknąć młodą gwiazdą. Sięga po niego, strzela Asseco Resovia albo PGE Bełchatów z Kra. Przychodzi i zderza się z Bartoszem Kurkiem i Pęczewem, albo tu się zderzy z Perenem i z Rosardem. Siada na ławce, kibice lamentują. Tak, on cały sezon siedzi na ławce. Nie wiem, Bogdan, to jest sport, to jest rywalizacja. Oni już nie mają na czołach napisane młody, nie ma napisane tam nawet nazwisko, na razie nie gra, ma grać. Jak będzie dobry, nie znam trenerów, którzy dobrego, lepszego gracza nie potrafią wykorzystać na przeciągu tak długiego sezonu do gry, jeśli w rywalizacji sportowej się przebija. Są czasami takie sytuacje, że trenerzy mają tak zwanych ulubieńców. Sam należałem do ulubieńca Jurka Wagnera, gdzie na pewno pierwszy sezon nie łapałbym się do szóstki Legii wtedy. Ale wstawił mnie, kazał grać, a chłopakom starszym zamknąć dzioby, żeby się nie odzywali. I gdzieś mnie za uszy może przeciągnął jeden sezon. Tak, czasami tak się może zdarzyć. Ale to nie jest dzisiaj żadna formuła. W zawodowym sporcie każdy musi się obronić. Wielkie młode gwiazdy NBA, które są wybierane w drafcie za ogromne pieniądze, idą do klubów i nikt im nie gwarantuje, że zagrają po 5 minut. No. To samo jest w siatkówce, no na litość. Przestańmy o tych młodych mówić jako, że oni są, że mają jakiś handicap. Nie ma żadnego handicapu. Wchodzisz do zawodowego zespołu, do szatni zawodowego zespołu, na profesjonalne boisko PLS-u dzisiaj w naszej siatkówce i jesteś siatkarzem. Nieważne, czy masz 38 lat, czy masz 19. Z perspektywy kibiców, którzy lubią swoich wychowanków, może takiej mentalności mówienia, a młody, dać mu szansę. Tak, ale nie szansę, żeby pogrążyć zespół, tylko dać mu szansę rozwoju, bo on już jest gotowy do czegoś. No. Ja tego inaczej nie widzę. To dla mnie jest tak proste. Ja bardzo lubię mówić o młodych zawodnikach, ja bardzo szanuję te napływy, te fale, ale ja cały czas staram się ich chronić, bo jak ja usłyszałem, że nasi mistrzowie świata kadetów wejdą do Plus Ligi i ją zawojują, no ale zawojowali.
ale nie mieli prawa i zawojować, bo przecież to były mrzonki. Kilku z nich weszło do zespołu, gdzie zaistnieli, w mniejszym, większym wymiarze. Zobaczymy, co będzie dalej. Weryfikacja, powtarzałem, przy właśnie Bołądziu, przy Szalpuku, przy tych chłopcach, którzy rozegrali w Radomiu, czy gdzieś w Aseko, Śliwka się pokaże. Poczekajmy, czy w Politechnice, pamiętasz, oni grali. Tak, mówię, poczekajcie. Pierwszy, drugi rok, wszyscy są zachłyśnięci, wszystko im wolno, troszkę popsuje, ale fajnie zaatakował, ale fajnie zagrywa. Tak? W pierwszym sezonie. W drugim już zaczęły lecieć gromy. A właściwie to nic nie umie, nie zrobili postępu, cofają się, już zaczynały się gwizdy, zaczynały się surowe oceny, ci chłopcy różnie to znoszą. No i co, w trzecim, czwartym roku jakoś nie widzę tutaj gwiazdorów, którzy mieli zawojować ich kadrami i jakimiś klubami tymi najlepszymi. Niech każdy idzie swoją ścieżką, która jest trudna, ale jest sportowa. Nikt nikomu niczego nie załatwi. A tych młodych chłopców naprawdę chrońmy w rozsądny sposób, na dystansie też rozsądnym. Dwa sezony w lidze to jest miejsce i czas, żeby oni się poprzebijali, pokazali, co potrafią. Ale nie żądajmy od kwolków właśnie, od innych chłopców z tej grupy wiekowej, żeby oni nagle weszli i już byli odpowiedzialni za wyniki zespołów i też mieli na sobie już na swoich barkach taką odpowiedzialność, bo za rok dostaną, już dostają całkiem inny poziom oceny. Wojtku, Fabian podąża twoimi drogami? Turcja, Francja? Słucham jeszcze raz, nie usłyszałem. Czy Fabian podąża twoimi krokami? Turcja, Francja? No tego nie wiem. Myślę, że niewykluczone są, niewykluczone przede wszystkim jest transfer. W jaki kierunek i jaki kraj, to teraz chyba się zacznie to konkretyzować, ponieważ no wspominaliśmy o tym, że kończą się rozgrywki w tych krajach jak Italia, jak Turcja, zresztą za chwilę będą kończyły, właściwie chyba wszystkie ligi już skończyły. Tak. Nie wiem, który kierunek, ma menedżera, rozmowy z Resowią, z tego co wiem na ten moment, na dzisiaj, nie wiem, czy zostały już zamknięte, ale one zostały w jakiś sposób skonkretyzowane. No, nowy trener Vasecco Resowi, mam nadzieję, też ma coś do powiedzenia. No i końcowych decyzji, tak jak mówię, na ten moment na pewno nie ma. To jest okres transferowy, w którym no wszyscy muszą czekać. Jeden transfer do jednego klubu otwiera transfery innych zawodników. Wiadomo, przechodzą, widzimy, jak Konarski odszedł z Zaksy, już Zaksa potrzebuje atakującego. Asseco Resowie może będzie wymieniała rozgrywającego, jest potrzebne miejsce dla rozgrywającego. Skąd ich brać? Rezende podpisuje się w Modenie, tak. Otworzyło się miejsce w Brazylii, może tam pojedzie Uriarte. Może ktoś zostanie zaproszony do Rosji do grania. No różne tutaj, to wszystkie te niteczki ze sobą są bardzo ściśle powiązane. Na pewno rozpoczął się, że tak powiem, duży ruch. Duży ruch, ale powiedz nam teraz szczerze, bo to na pewno wiesz, co z Fabiana Kolanem. Bo jeżeli jest prawdą, że on 2 lata gra z chorą nogą, to jak długo będzie to ciągnął? Jak długo kibice będą narzekali na grę Fabiana, a on po prostu grał przez 2 lata kontuzjowany? Czy to prawda? I czy będzie czas, żeby Fabian się w końcu wyleczył? No ja myślę, że Fabian ma problemy ze zdrowiem bardzo podobne jak wszyscy siatkarze. Okresowo raz lepiej, raz gorzej, duże przeciążenia, sezony klubowe i reprezentacyjne nakładające się i trzeba powiedzieć, że do tej pory był leczony w sposób tak zwany zachowawczy i taki ratunkowy na krótkie okresy czasu. No po prostu brał serię zastrzyków kolana i cały czas jest na dużej ilości środków medycznych, zwłaszcza przed meczami, które na pewno nie służą ani jemu, ani do końca nie leczą. One troszeczkę tłumią. Nie dają komfortu grania. No nie dają. No on teraz wykonał 2 zabiegi w tej krótkiej przerwie przed kadrą, tak zwany zastrzyk syndromu, który no z własnej krwi się wykonuje. Nie będziemy wchodzić w medyczne szczegóły, ale to jest taki zabieg, który jeśli jest 2-3 tygodnie przerwy i zawodnik może poprowadzić rehabilitację, jakby dokończyć tą rehabilitację w sposób tak, jak sobie życzą tego lekarze, no jest nadzieja, że następne pół roku ten przyczep czy te bolące miejsce będzie zaleczone, czy w jakiś sposób wyleczone.
On miewał, tak jak mówię, tak jak wszyscy siatkarze. No, Mateusz Mika chyba miał skrajnie już ogromne problemy. Fabian ma troszkę urodę po tatusiu. Ja też z kolanami całe życie walczyłem, ale no jak się budzisz rano, nic cię nie boli, to nie wiadomo, czy żyjesz. No, sportowiec musi wiedzieć, że go będzie bolało i prawdopodobnie będzie go bolało mniej lub więcej do końca kariery. Nie jest to na pewno kontuzja, która mu pozwalała grać w pełnym, to jest kontuzja, która mu na pewno nie pozwalała grać wszystkich meczów z pełnym komfortem. Miała różne stadia nasilenia, ale generalnie to nie jest kontuzja, która wymaga, no przynajmniej taka jest decyzja lekarzy, chociażby teraz kadrowych, a wcześniej RES-owi, żeby poddać się konkretnemu zabiegowi operacyjnemu, czy jakiejś takiej większej... Czyli tego nie można uciąć, zszyć? Nie, nie, no to są przeważnie mikrourazy, naderwania przyczepów w kolanie, które przeradzają się w przeciągłe stany chroniczne, stany zapalne. To jest tak, jakbyś chciał zaleczyć kolano, jak upadłeś na rowerze i pamiętasz, jak się robił strupek, ale jak dziecko niecierpliwe i swędziało i rozdrapywało i ten strupek znowu się przeradzał w otwartą ranę. Tak samo jest u sportowca. Lekarze stają na głowie, fizykoterapeuci stają na głowie, zaleczają, podleczają, mrożą, chłodzą, maści, okłady, no po czym trener każe skoczyć 100 razy na meczu, dochodzi jeszcze ambicja, dołożysz jeszcze więcej i wracasz w poniedziałek znowu do tego salonu rehabilitacji z podobną raną otwartą i znowu ją leczysz, żeby trochę się zabliźniła do meczu. No takie jest życie sportowców, to się raczej nie zmieni, natomiast no ten czas i tą przerwę Fabian wykorzystał na taki solidny, duży zabieg, ale nie chirurgiczny, więc to nie jest, powiedzmy sobie, kontuzja, to jest dolegliwość. Wojtku, jeszcze jedna sprawa na koniec. Roszady na ławkach trenerskich. To jest naprawdę sezon, w którym my się bardziej pasjonujemy, kto w jakim klubie będzie trenerem, niż w cień odeszły te roszady na pozycjach zawodników. No i z tego, co się mówi, to my jesteśmy w stanie ściągnąć naprawdę świetnych trenerów, w przeciwieństwie do, o tym mówić, że gwiazdy to my wyprowadzamy, a nikt do nas wielki nie chce przyjść grać. I tutaj, no, jedyne, co się mówi, to, że Wojtek Serafin może zostać trenerem w Efektorze Kielce, a reszta to wszystko za granicą. No tak jak mówiliśmy, no nie, to tylko mogę powtórzyć, no Polska jest krajem miodem i mlekiem płynącym dla trenerów. Rynek trenerski jest jeszcze węższy niż zawodniczy, co łatwo oczywiście matematycznie wykazać. Rosja za bardzo zagranicznych trenerów nie lubi. Iran, z tego co wiem, tylko najlepsi. Te inne ligi, no mieszają się. Włoska liga ma też swoją wyporność. Widać, że tam najlepsi wypadają, ciężko znaleźć pracę. Polska otworzyła się no, w 100%, jesteśmy Europejczykami. Rynek jest otwarty. Dzisiaj widać wyraźnie, że ten trend to nie jest krótkotrwały, to jest raczej narastający. Nasi trenerzy rodzimi nie są niczym chronieni, zresztą słusznie, bo chyba nie na tym rzecz polega, to tak samo jak sportowcy. I po prostu jest normalna rywalizacja, to decydują prezesi, decydują kluby, kogo zatrudnić. Widocznie dzisiaj większe zaufanie pokładają w tej grupie trenerów zewnętrznych. I tyle, no to tutaj to jest zwykły rynek, natomiast nie ulega wątpliwości, że to będzie sezon prawdopodobnie, w którym musimy się bardzo mocno zastanowić nad tym, dlaczego i jak utrzymać nasze gwiazdy, bo tych gwiazd zaczynamy mieć coraz mniej, niektóre kończą kariery, niektóre troszkę wiekowo, że tak powiem, już zbliżają się ku końcowi, młodych na razie wielkich gwiazd nie mamy, a i zaraz i one mogą wyfrunąć, no i to jest duży problem PLS-u, na pewno plus liga skupiała do tej pory większe postaci siatkówki, to może być, nadchodzący sezon może być sezonem, w którym no, będziemy musieli łyknąć taką gorzką pigułkę, że troszeczkę takie gwiazdy, ale mniej jasne, takiej o jasności troszeczkę mniejszej w skali takich gwiezdnych ocen. Dziękuję bardzo, Wojtku, za dzisiejszą rozmowę. Zobaczymy się na pewno 20 maja w Spodku na
pierwszym meczu, który poprowadzi Ferdinando Di Giorgi, mecz z Iranem, ale tam głównym programem to będzie pożegnanie Krzyśka Ignaczaka. Także dziękuję bardzo, Wojtku, za dzisiejszy program. Ja to powtórzę. Słuchajcie magazynów siatkarskich w Centrum Sportu, bo tylko tu się możecie dowiedzieć naprawdę na spokojnie wielu rzeczy. Ja dziękuję bardzo i tobie i oczywiście słuchaczom, ale żeby nie kończyć tak pesymistycznie, to myślę, że bądźmy razem, bądźmy w sumie dobrze nastawieni. Czasami trzeba przetrzymać troszkę trudniejszy okres. Mieliśmy może swoje 15 minut na topie. Teraz może trzeba troszeczkę posypać głowę popiołem, troszeczkę pokory, a kibiców tylko mogę prosić o to, nie bądźcie tacy zero-jedynkowi, bo to nigdy tak w sporcie nie jest. Oni też walczą, starają się jak najlepiej, nie zawsze wyjdzie. Doceniajmy ich pracę, cieszmy się, poszczególne miasta niech się cieszą, że mają wspaniałe zespoły, a czasami jeśli one zajmują ciut gorsze miejsce, trzeba być dalej z nimi, być, że tak powiem, wspierać i cieszyć się, że w swoim mieście ma się plus ligę, bo to jest bardzo budujące i każde miasto ma prawo do walki o jak najwyższe cele, także trzymajmy się razem, bo siatkówka to taki sport, że tylko razem coś możemy zdziałać. Dziękuję bardzo, Wojciech Drzyzga. Dziękuję, do usłyszenia. Za tydzień, 16 maja, gościem magazynu w Centrum Sportu będzie były trener reprezentacji Polski Ireneusz Mazur. Bogdan Smola, Robert Szwajca. Słuchajcie sportowych relacji na antenie Radia Centrum.